No i zobaczcie, w województwie pomorskim w Otominie udało mi się dostrzec pierwsze czareczki. Wcześniej ich nie widziałem, bo zalegał śnieg. W tygodniu nie miałem czasu, żeby przybyć do lasu, ale dzisiaj mogę się pochwalić pierwszymi egzemplarzami znalezionymi ode mnie. Piękne owocniki, oczywiście jadalne. Bardzo malutkie, ukryte pod liściami. O, zobaczcie, wystarczyło przejść kawałek dalej i się natknąłem na piękne boczniaki. Ostrygowate. To nie jest jedno tylko miejsce. Kawałeczek dalej mamy drugie miejsce. Zerwiemy. Zobaczymy, czy one bardziej przypomina łycznika późnego niż boczniaka. Ale zobaczymy jeszcze te. Jeszcze tutaj. Jeszcze trochę. Jest. Nie, to na pewno. Oj, jeden mi spadł. To na pewno boczniaki ostrygowate. I tamte też zerwiemy. Zbierzemy sobie. O! Zobaczcie, jakie piękne okazy. Na mnie nie. Owocniki boczniaka. Dla ciebie nie są fajne? Nie. Dlaczego? Trochę. Jeden gdzieś mi uciekł. Ale już troszkę mamy. Zobaczcie sami. I ruszymy dalej w poszukiwaniu. A dzisiaj muszę wam powiedzieć, że w Pomorskim to możemy witać bardzo piękną wiosenną pogodę. Mamy już kilkanaście stopni na plusie. Jest wyjątkowo ciepło. Można spacerować i korzystać z tej pogody. Błękit nieba, liście, drzewa już niedługo będą puszczać listki. O, tu już widać mocniejszy ślad zawiązywania się. Zabrałaś mi reklamówkę. Tata tylko weźmie tą małą. I idziemy dalej, tak? O, teraz to udało mi się dopiero znaleźć super owocniki. Zaraz podejdę. Zobaczcie sami. Zobaczcie, widzicie? To jest dopiero widok boczniaka. Nikola, chodź zobacz. Zobaczcie, jakie cudowne. Zabieram do domu. Tamtych nie sięgnę już, bo są za wysoko. Ale to wyśmienity okaz. Pięknie. Wyjątkowo. Nikola, chodź podtrzymaj reklamówkę albo telefon. Tylko żeby było widać. Co widać? Grzybki i mnie. Zobaczcie, jaki. Jestem na górze, trochę jest. Ale. Pęga, nawet nie wiem, jak się za to zabrać, żeby oderwać to od drzewa. O! Zobaczcie, jakie świeżynki. Ja jestem w tyłu. Piękne. Fakt, nie mam koszyka, ale nic na to nie poradzę. Zobaczcie. Ja też nie dostałem. Wyjątkowo. Już jest ponad kilogram, bo czuję w ręku.
te zostawimy, jak jeszcze urosną. Ale zobaczcie tutaj jeszcze. Wow. Trafiły się kolejne. No, piękne, białutkie, świeżutkie. Jestem trochę tu. Zabieramy do domu. Dzisiaj pierwszy raz próbuję zrobić flaczki z boczniaka. Tego zostawiamy. Patrz, ile mamy już grzybków. To są grzybki, tylko na drzewach rosną. Wiesz? Nie. Nie? Dobrze, idziemy dalej, moi drodzy. O. Super miejsce. Idziemy dalej na poszukiwanie boczniaka. Wygląda jak paka boczniaka. Zrobiliśmy sobie małą przerwę na batonika. Będzie trochę energii, tak? Żeby dalej chodzić po lesie. I za chwilę ruszymy dalej. Jesienią i latem zbieram tu borowiki, a teraz szukam boczniaków. Obejdziemy trochę lasu, godzinkę pospacerujemy w tamtym kierunku. Na ten wzgórze i zobaczymy, co tam uda nam się znaleźć. Może jeszcze jakieś owocniki nas zadziwią. O, dotarliśmy do rezerwatu. Nazywa się on Bursztynowa Góra. Rezerwat przyrody Bursztynowa Góra. Pewnie tu gdzieś wydobywano bursztyny. Wielka kałuża, Biki. Fajnie tu wygląda. Co znaleźliśmy? Rezerwat przyrody. Ale zgubiliśmy samochód. Ale i tak jest fajnie. Idziemy dalej. No, moi drodzy, więcej grzybków nie znalazłem. Będziemy się kierować powoli do domu. Chciałbym Was zachęcić do subskrybowania mojego kanału, lajkowania, udostępniania. Może dzięki też temu komuś też się spodoba. No, a my, czas nam się powoli kończy. A do tego moje maleństwo już nie domaga, krzyczy. Już ją noszę po lesie, bo ją nóżki bolą. Więc będziemy kończyć. Jeszcze chciałbym życzyć miłego i słonecznego weekendu, tak jak to dzisiaj jest u mnie, może u Was też. Pozdrowić i do zobaczenia następnym razem. Cześć Wam. Hej.